Dzień dobry. Proszę Państwa, no, oszustwo, ma najgłupsze oszustwo, z jakim się spotkałem w mroku. Takie oto kolczyki. Kolczyki srebrne, kolczyki za grosze. W ogłoszeniu było napisane, kameryzowane czarnymi kamieniami jubilerskimi. W ogłoszeniu było napisane, że są to gagaty. Rzecz tania. Gagat generalnie jest tanim kamieniem. Nie wychodzi to jakoś drogo. Oczywiście u niektórych sprzedawców na targach staroci, no to tam się cena odrywa od zdrowego rozsądku, no ale to już abstrahując od tego, mówię o cenie rynkowej kamienia, szczególnie przy takim rozmiarze kaboszonu jak tutaj. No i co, no przyszło to do mnie, okazuje się, że to nie jest gagat. Kamień jest matowy, jest niewypolerowany, więc rzeczywiście mógłby sugerować, że to jest gagat, po prostu zużyty, po prostu zniszczony używaniem. Okazuje się, że nic z tych rzeczy, że po prostu jest to zwykły turmalin czarny, czyli tak zwany sherl, materiał odpadowy wydobywany w gigantycznych ilościach w różnych miejscach na świecie. No, tylko po prostu został zrobiony w taki sposób, że nikt go nie wypolerował na błysk. Wygląda to tak dość matowo, żałobnie. No, w ogóle nie wiem, po co w takiej sytuacji, jeżeli nie wiem, czym handluję, to po prostu wystarczy, że napiszę kolczyki z czarnymi kamieniami albo czarne kamurzony w kolczykach, cokolwiek takiego. Nie ma sensu ludzi oszukiwać za kilkadziesiąt złotych jakąś nazwą, której się w ogóle nie rozumie i nie wie, co za tą nazwą się kryje. Bo już pierwsze, najprostsze sprawdzenie tutaj na tylnej stronie tego kamienia, sprawdzenie twardości, zwykłym twardościomierzem, zwykłymi takimi rysikami do oznaczenia twardości według skali Mohsa, wskazuje na to, że twardość tego surowca, z którego są wykonane te gaboszony, jest 7. No a gagat, maksymalna twardość gagatu może być 4, a tak naprawdę to jest między 2 a 4, więc to jest bardzo miękki materiał. Zasadniczo gagat można rysować paznokciem. No jest głupia sprawa, w głupi sposób można się narazić na miano oszusta, sprzedając biżuterię, w której nie wiemy, co jest, a wypisując bzdury w ogłoszeniu, właściwie nie wiadomo po co.